Państwa bardzo serdecznie zaprosić na spacer wokół zalewu. Jest to pierwszy klubowy spacer klubu 440 km po zmianę. Co roku pomagamy jednej kobiecie z niepełnosprawnością ruchową w zdobyciu odpowiedniego dla niej wsparcia. W tym roku wspieramy Elę Pindel, która jest nowochucianką. Odkąd skończyłam 10 lat, choruję na dystrofię mięśniową. Moja choroba polega na tym, że zanikają wszystkie mięśnie, one są ogólnie osłabione. Wybrałyśmy w tym roku Elę, ponieważ fundacja ma siedzibę w Krakowie, a właściwie w ciągu wcześniejszych 4 lat funkcjonowania projektu 440 km po zmianę ani razu nie wspierałyśmy kobiety z Krakowa i pomyślałyśmy, że trzeba to zmienić. Jest trochę tak, że rzeczywiście wybieramy na odbiorczynię naszych działań kobiety, którym pomoc nie tylko przyda się, ale naprawdę pozwoli dużo zmienić w swoim życiu i że będą dawać pewne takie świadectwo tego, że kobieta z niepełnosprawnością jest zupełnie normalną osobą, która ma rodzinę, chce spędzać czas na świeżym powietrzu, spotykać się z przyjaciółmi, prowadzić aktywne życie, pracować. Rano wstajemy z synem Kubą, on się szykuje do szkoły, babcia robi mu śniadanie. On jest na tyle samodzielny, że może już sam do tej szkoły trafić. Mój syn kończy drugą klasę. I ten problem tak naprawdę trwa 3 lata, bo nie mogę wziąć w żadnej wywiadówce udziału, ponieważ są schody. Dla kogoś to jest bzdura i jakiś nieproblem, tak? A ja tak naprawdę od 3 lat nie byłam na wywiadówce dziecka, mam jakiś tam kontakt z nauczycielką, jest to kontakt telefoniczny lub mogę z nią porozmawiać na temat zachowania dziecka lub stopni przed szkołą, no ale dla mnie to jest krępujące, ponieważ to wszystko odbywa się publicznie, tak? Cieszymy się, że jesteśmy w Nowej Hucie, właśnie nad Zalewem Nowochuckim i że możemy w tym roku pomóc osobie z Krakowa. Bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i bardzo jestem wdzięczna założycielkom tego projektu i mam nadzieję, że wszystko uda nam się doprowadzić do końca. Rozpęd tu z korytarza, wybijacie się z takiego tutaj progu, który może widać, może nie, i robicie 2 kroki na tym płaskim i na murek. Jakby overthinking, nie myśl za dużo. Dobrze, jest skoczyć, umieć się zatrzymać po prostu, nie? Czyli trochę dalej nogi przed siebie trzeba wysunąć i trochę bardziej ugiąć te kolana przy lądowaniu. Ogień. Idea jest podejście do murka, no i wejść na niego. Mam nadzieję, że się tak wyrobicie, no awaryjnie możecie nogę położyć tu. Ale lepiej jest podejść, zatrzymanie, no i wchodzimy. No i przeskok i w drugą stronę wracamy przeskokiem. Nie jest łatwo.
Czyli jak na przykład wchodzicie na prawą nogę, to całe się bardziej na lewo przesuńcie. Ja jestem traserem, a wy jesteście trasyz. Ładnie, bardzo ładnie. No, co oznacza szybko pocisk smugowy albo jakiś inny obiekt, szybko poruszając się po linii prostej. Parkour polega na pokonywaniu przeszkód, a na przykład ciemność jest taką przeszkodą trochę czasem, nie? Myślałem o czymś takim, żeby wam pokazać wasz postęp. Problem jest taki, że bardzo dobrze wam dzisiaj szło i jak przyjdziemy tutaj za dwa treningi na przykład, tak jak planowałem, to nie zauważycie dużej różnicy, bo już teraz wam fajnie idzie.